Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to oszemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Znamy tą przypowieść, niemalże na pamięć możemy o niej opowiadać w najdrobniejszych szczegółach. I wiemy o tym, że przypowieść, którą wypowiada Jezus, ona ma dwa sensy. Ten, który słyszymy, ten taki pierwszy i ma jeszcze sens ukryty, dotyczący życia każdego z nas. Dzisiaj Pan przychodzi i mówi o nas, że jesteśmy czasami jak ci synowie marnotrawni, którzy się pogubili w życiu, którzy zapragnęli żyć po swojemu, jako ludzie, którzy z Panem Bogiem, z tym Ojcem, Ojcem Niebieskim niewiele mają wspólnego. Wręcz przeciwnie, ograbili część majątku, roztrwonili swoje zbawienie, porozdawali to, co
nawet nie jest moje, tylko Boże, pozbyli się łaski uświęcającej i zostali totalnie bez niczego. I Pan Bóg nie czyni nikomu wyrzutu z tego powodu, że nasze życie niejednokrotnie właśnie tak wygląda. Tak wygląda zawsze po grzechu śmiertelnym. Pan Bóg, jeśli opowiada tą dzisiaj historię, i może dobrze, że właśnie dzisiaj przed naszymi rekolekcjami, to chciałby, żebyśmy jako ludzie, jako Jego dzieci, zechcieli wejść w proces nawrócenia, bo nawrócenie nie dokonuje się w ciągu jednej chwili. Ono nie dokona się przy kratkach konfesjonału, właśnie w tym momencie, w ciągu 2, 3, 5, 10 minut. To nawrócenie to proces, który musi we mnie dojrzewać. A mówiąc też inaczej, to ja muszę dojrzeć do tego, aby zobaczyć, kim jestem i w czym w życiu trwam. Bo wiecie, bracia i siostry, o tym, że te 5 warunków sakramentu pokuty, które mamy, jeśli człowiek nie uczyni choćby jednego, to spowiedź święta jest nieważna. I można, jak to mówią, po łebkach przejść te wszystkie warunki, żeby tylko uważnić tą spowiedź, jak to niektórzy mówią. Tylko czy takie życie powierzchowne, życie na granicy ma sens? Czy to życie daje nam prawdziwy wewnętrzny pokój? Pan Bóg dzisiaj przychodzi do nas, by po pierwsze pokazać nam, kim jesteśmy bez Niego. Bez Niego jesteśmy jak ten syn marnotrawny, który roztrwonił wszystko i musiał ostatecznie paść świnie i chciał jeść to, co jedzą świnie. Dla Żydów świnia jest zwierzęciem nieczystym. Dla Żydów najgorszym, najbardziej upokarzającym zajęciem to było pasienie świń. To było zajmowanie się trzodą chlewną. To oznaczało największy upadek tego człowieka, największą ohydę. Tak wygląda nasze życie po grzechu. Patrząc na swoje życie, jesteśmy największą ohydą. I zobaczcie, że właśnie w tym stanie, kiedy syn marnotrawny pozostał, szuka jakiegoś momentu powrotu i uświadamia sobie jedną rzecz, że nigdzie mu tak dobrze nie było jak przy Ojcu, jak w stanie Jego łaski. Wtedy, kiedy to Ojciec się o Niego troszczył, wtedy, kiedy to Ojciec Go żywił, kiedy Ojciec zapewniał Mu to życie, które było dla Niego największym szczęściem. I mówi bardzo piękne słowa: pójdę i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Patrząc na to, co zrobiłem. Zobaczcie, jaka pokora musiała być w tym człowieku. Czy jak idę do konfesjonału, też mam taką pokorę? Też staję jako niegodny? Czy idę bardziej tak mechanicznie? Na zasadzie muszę, to idę. I dalej syn mówi: uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Uczyń mnie kimkolwiek w Twoim domu. Bracia i siostry, grzech, którego doświadczamy, i skutki tego grzechu w naszym życiu są bardzo tragiczne. Bo one, to nie jest tylko tak, że ja popełniłem jakieś wykroczenie i Pan Bóg teraz mówi: to przyjdź do mnie, ja Ci to odpuszczę i sprawa jest załatwiona. Musimy zobaczyć, że tak jak kłótnia w małżeństwie niesie z sobą poważne konsekwencje, taka poważniejsza kłótnia. I zobaczcie, jak później trudno człowiekowi się odbyć, jak trudno spojrzeć w oczy swoje, w oczy współmałżonka, jak trudno normalnie z sobą rozmawiać. Ile później trzeba czasu, żeby to się uspokoiło. Tak dokładnie dzieje się z naszą duszą po grzechu. Tylko są takie skutki, których my jeszcze dzisiaj nie widzimy. Ale każdy grzech, każdy jeden, choćby ten najdrobniejszy, on niesie bardzo poważne konsekwencje. Bardzo poważne konsekwencje w życiu moim, w życiu innych ludzi. On wcześniej czy później zostanie ujawniony, wcześniej czy później wyjdzie to wszystko, co w życiu uczyniłem. Ale nie chodzi o to, by się tego bać. Chodzi o to, żeby zawsze mieć świadomość tego, komu służę, z kim jestem, z kim żyję.
A jeśli zgrzeszę, to po co chcę iść do Jezusa? Zobaczcie, ten syn marnotrawny, gdyby nie utracił wszystkiego, raczej by nie podjął takiej refleksji. Mogę się dzisiaj zapytać, ile czasu mi potrzeba, by po grzechu wracać do Pana Boga? Ile czasu muszę się upadlać w swoim grzechu, chełpić nim, żyć trochę jak ten syn wśród świń, w tym moim bagnie życiowym? Ile czasu Pan Bóg, jak ten ojciec, musi wychodzić każdego dnia, ile dni ten ojciec, czy miesięcy nawet? A niestety zdarza się, że i lat. Wychodzić po to, by zobaczyć, czy ja nie, przypadkiem nie będę chciał wrócić. To jest pytanie o moją systematyczność w przychodzeniu do Jezusa. I tu nie chodzi, bracia i siostry, o to, żeby latać do spowiedzi codziennie czy co tydzień. Tu chodzi o to, że jak jestem w stanie grzechu śmiertelnego, to pierwsze, co robię, to idę do Jezusa, bo wiem, że tylko On może mnie uratować. Bo wiem, że tylko ta droga otwiera mi tą jedyną drogę, która wiedzie do zbawienia. Nie ma innej. Ale do tego potrzebujemy jeszcze głębokiej wiary, nie tylko wiedzy. Należy się bać ludzi, którzy i duchowości ludzi, którzy przychodzą do spowiedzi tylko przy okazji. Jak są rekolekcje, jakiś pogrzeb, czy jakaś inna uroczystość, czy zamówiona msza święta. Bo jeżeli idę do spowiedzi przy okazji i to jest dla mnie tym motywem, to nie idę tam dla Jezusa, nie idę tam spotkać się z Nim, tylko idę, bo jest tam jakiś interes. Tylko czy idę z tej czystej miłości do Boga, czy idę ze prawdziwą skruchą? Ja mogę przy okazji rekolekcji się wyspowiadać, ale chodzi o motyw, po co tam idę. Syn marnotrawny, zanim przyszedł do Jezusa, do Ojca, do Boga, on najpierw wzbudził sobie intencję, ten motyw, po co tam chcę iść. Pójdę i mu powiem, Ojcze, nie jestem godzien. Wzbudził prawdziwy żal, uznał swoją winę. On nie chciał się tłumaczyć, tak jak często to czynimy w konfesjonale. Zwłaszcza z tymi grzechami, które są cięższe, trudniejsze. On mówi, pójdę i powiem mu, jak jest. Pójdę i powiem mu, jak jest. I powiem, w którym miejscu jestem. I zdam się na łaskę Ojca. Zobaczymy, co On mi na to odpowie. Może mnie odrzuci, a może mnie przyjmie. Jak wygląda, bracia i siostry, mój proces odchodzenia i powrotu do Boga? Bo żeby popełnić grzech, zwłaszcza grzech ciężki, też trzeba się natrudzić. Też trzeba mieć na to wewnętrzną zgodę. Też trzeba wybierać to życie, które jest poza Panem Bogiem. To nie jest takie hop-siup, to nie jest takie proste. I po to mamy właśnie rachunek sumienia. Dogłębna analiza mojego życia, dogłębne wpatrywanie się nie tylko w to, co zrobiłem, ale szukanie też motywów, dla których i poprzez które od Pana Boga odchodzę, albo które mnie przy Panu Bogu trzymają. Spowiedź to dopiero czwarty w kolejności warunek sakramentu. Jest jeszcze jedno bardzo duże niebezpieczeństwo. Można nie chcieć zerwać z grzechem. Można się do tego stopnia upodlić, że już nawet i ta świnia obok mnie nie przeszkadza, przysłowiowa świnia. Można do tego stopnia wejść w grzech, że już nawet mi nie będzie dla mnie wyrzutem sumienia. Może stać się moją stałą praktyką, a może mi się spodobać do tego stopnia, że nie chcę prawdziwego przebaczenia. Jeśli nie ma postanowienia poprawy i nie ma zerwania z grzechem, nie ma odwrócenia się od zła, to choćby i była szczera spowiedź, to ona również będzie nieważna i wiemy o tym. Jeśli nie zrywam z grzechem, nie zrywam ze złym, który jest panem grzechu,
i to obojętnie z którym. Nie może być spowiedzi, jak niektórzy przychodzą, proszą: księże, rozgrzeszyć mnie na ten jeden raz. To zerwij z grzechem na ten jeden raz, uczciwie. To zerwij z tym, co cię odciąga od Kościoła, od Pana Boga. Dzisiaj Pan Bóg woła do nas przez świętego Pawła: w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem, szczerze i prawdziwie. Pojednajcie się z Bogiem, to znaczy uznajcie swoją winę, uznajcie swój grzech, mówi święty Paweł do każdego z nas. Uznajcie to, kim jesteście, uznajcie swoje słabości i oddajcie je Bogu, wierząc głęboko w to, że to jest ten sakrament i te sakramenty, które zostały ustanowione nie przez człowieka, ale wszystkie przez Boga, są Jego dziełem, wyrazem Jego miłości do nas. One są jedyną drogą wiodącą do zbawienia. Innej drogi nie ma. Pan Bóg mówi: jeśli ktoś wybiera inną drogę, jest złodziejem i rozbójcą, który próbuje wtargnąć do Królestwa Niebieskiego w sposób niegodziwy, ale mówi: nie wejdzie. Bo ta droga jest jak w labiryncie, drogą zamurowaną, pustą. Tam nie ma wyjścia. Bo wcześniej czy później i tak doprowadzi nas na manowce. Ale jest bardzo piękną i szeroką drogą. Ma bardzo wiele innych alternatyw. Ma wiele możliwości, z których można korzystać. Droga Ewangelii jest drogą konkretną, drogą jasną i drogą bardzo wąską, po której albo wejdziemy i będziemy szli tak, jak Pan Bóg mówi, tak, jak Pan Bóg naucza, albo zawsze sobie znajdziemy coś, co nam zastąpi i w życiu i Pana Boga, i zastąpi Jego sakramenty, i będzie substytutem miłości, i będzie zamiennikiem prawdziwego szczęścia. Tylko czy da się znaleźć inne niebo niż to, które daje Jezus? Czy da się znaleźć innego Boga poza tym, który objawił się na kartach Pisma Świętego, tego, który przyszedł, skoro wyznajemy, że jest tylko jeden Bóg, nie ten, którego ja sobie tworzę, ale ten Bóg, który prawdziwie wszedł w historię zbawienia każdego z nas? Czy tak wygląda moje życie? Czy takie przeżywam?